Cześć, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidor, aka Pomidor. Jezus Maria, ale dałem dupy z przywitaniem. Cześć i czołem, spytacie skąd się wziąłem, z tej strony pomidorowy.pl albo halo halo, dzień dobry, z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w nowej serii na moim kanale. Zagrajmy w 40 Wings, czyli kultowa gierka na PlayStation 1, a przynajmniej ja tak uważam, że jest kultowa, dlatego że ja się w nią za młodu tak zagrywałem, że to jest naprawdę masakra. Dobra, weźmy jeszcze raz start, wejdźmy sobie w opcje, zobaczmy czy aby na pewno wszystko będzie nam tutaj grało, zerknijmy sobie, dałbym muzykę trochę głośniej, efekty dźwiękowe trochę bym delikatnie ściszył, sound stereo, vibration, no to bym w ogóle dał wibrację na zero. Jak jest tylko to możliwe. Oczywiście, że tak. Kochani, jest to gierka, którą chciałem już od bardzo dawna na kanale nagrywać. Tak więc w końcu przyszedł ten czas, że mamy, można by powiedzieć, połowę czerwca, bo jutro jest 15 czerwca, a wiadomo, czerwiec ma 30 dni. Więc mamy połowę czerwca, a my zabieramy się za 40 Wings. Świetną platformówkę z świetnym horrorowym klimatem. Normalnie czasami, momentami przypomina się Resident Evil na PSX-a, lub czasami nawet są pewne nawiązania do Gexa, jak i do, w pewnych momentach, Królika Bugsa Zagubionego w Czasie lub Bugs Bunny Lost in Time. Dobra, ja się już zmniejszam, przestaję do was tutaj w tym momencie rozmawiać, a was zapraszam na wprowadzenie gry, bo jest co tutaj omawiać. Dobra, to wciskamy sobie teraz New Game i zaczniemy przygodę. Ja widziałem, że na polskim YouTubie jest jeden let's play od mojego serdecznego przyjaciela Bio lub The Bio Wolf 4 lub Bio Games TV. I ja wiem, że on grał Rafem. Ja myślę, że my sobie zagramy Tumble, czyli dziewczynką, bo taka będzie, wiecie, delikatna różnica. Czemu by nie? Zróbmy coś na przekór. A teraz ja myślę, że tutaj pojawi się myszka, dlatego że będę wyłączał kamerkę. Tak więc wciskamy sobie X. Albo zanim wci siebie X, to szybka synchronizacja, tak więc lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, X. Okay, no talking, no pillow fights, and no reading under the covers. But mom, bedtime's boring. Yeah, there's nothing to do but lie here getting bored. Oh hush, what about dreaming? What about it? That says dreaming is a period of elevated brain activity occurring during certain sleep phases. Elevated brain activity's boring. What? Didn't Daddy mention the Winks? No. Who are they? The Winks are little creatures who live in the land of dreams. It's their job to make sure all your dreams are of the very highest quality. All day long, they're tucked in bed. But at night, when you're fast asleep, they go to work. With their help, you can be whatever you want. A superhero, a robot, a beautiful fairy, or a clown. You can even be a monster. Can I be a ninja? Yes, but only if you're a nice ninja. But Mom, sometimes I have a dream, and it's not like that at all. It's scary. Ah, well, those are the hoodwinks. They're the naughty ones. They make dreams too, only their dreams are horrid. Don't worry. No matter how scary it seems, the good winks always come along and put things right. They tell off the hoodwinks and chase them away. But Mom, what if something happened to the winks? Who'd save us from the hoodwinks then? Sweetheart, nothing is going to happen to them. But Mom, what if? Well, you two would have to go and rescue them, wouldn't you? Yeah. Okay, you two, settle down now. Sweet dreams. Night, Mom. Oh, botheration! Where is that lazy good-for-nothing? Red Bear! Uh-oh. Look at them all, reveling in their dreams, wallowing in the sleep of the innocent, mocking me with their nighttime flights of fancy.
You made a nightcap, sir. Threadbare, I am sorry. Did I wake you? No, master. Are you sure? You weren't just having a little snoozy woozy. No, a great one. Good! That would be typical of you, indulging in your most basic desires for sleep when I need you to carry out my audacious and brilliant plan. Plan, master? Yes, alert the hoodwinks. I want them to kidnap all the winks and lock them up. Sure? You heard, Threadbare. If I can't get a good night's sleep, then why should anyone else? From now on, sweet dreams have been cancelled. A więc, moi drodzy, jestem z wami z powrotem. No i teraz myślę, że możemy sobie co nieco wytłumaczyć fabułę, ponieważ myślę, że warto. No, w końcu oglądaliśmy tą cutscenkę, która była bardzo wciągająca, ponieważ przypominały mi się stare, dobre czasy filmów Disneya lub innych tego typu kreskówek. Ale dobra, jeżeli chodzi o fabułę, to my, jako gracze, kierujemy losami Rafa i Tumble, czyli tytułowego rodzeństwa, które musi uratować 40 Winksów, czyli 40 Winks, wiemy o co chodzi. Takie powiedzmy trolle, wróżki, nie wiem jak ich nazwać, ale wydaje mi się, że to są takie coś a la wróżki, które podtrzymują harmonię w naszym świecie, które podtrzymują to, że nie mamy koszmarów, coś takiego. Tak ja sobie to oczywiście lubię tłumaczyć. No i oni trafiają do krainy snów z misją uwolnienia tytułowych Winków, tak jak już przed chwilą wspomniałem. I one są właśnie odpowiedzialne za tworzenie dobrych snów. I one niestety zostały uwięzione przez tajemniczego mężczyznę imieniem Nightcap oraz jego pomagiera pluszowego misia imieniem Fridbar. Fridbar, tak? On się chyba tak to wymienia. No i naszym zadaniem jest oczywiście uratowanie Winksów oraz pokonanie Nightcapa oraz Fridbara. A uwierzcie mi, trochę będzie tej roboty tutaj. Tak więc dobra, wszystko się dobrze nagrywa. Ostatni raz dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, X. Jedziemy z koksem. O Jezu, zapomniałem, że ja gram na tym. Na D-padzie. Ale kurczę, ładnie ta gierka wygląda graficznie, powiem wam szczerze, no po prostu miód malina. Jeszcze jak, kurde, niektóre tekstury są podbite do naprawdę maksymalnej rozdziałki w tym, w DuckStation, to już w ogóle pięknie wygląda. Tak więc tak wygląda nasz pokój, jak sami zresztą widzimy. To jest właśnie pokój naszego rodzeństwa. No i co? Popatrzmy sobie, co oni tutaj ciekawego mają. Mamy tutaj, jakby to można powiedzieć, biurko. Mamy oczywiście lampkę, książki, zabawki. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy oczywiście Magic Land, czyli jakiś tutaj plakat. The Star, coś tam. To trochę takie jakby parodia Toy Story. Mamy grzybka, budzik. W zasadzie to mamy typowy pokój jak dla dzieciaka, co nie? No więc ruszamy stąd. Posłuchajmy się teraz soundtrack, który oczywiście również jest moim skromnym zdaniem epicki. Porozglądajmy się tutaj. No, tak więc mogliście sobie teraz już tutaj popatrzeć, posłuchać muzyki, posłuchać co nasz tutaj przyjaciel zegarek ma do powiedzenia. Jak widzicie na dole mamy coś takiego, że mamy tutaj poblokowane drzwi wszędzie. To są jakby drzwi, które symbolizują nam bossów. Oczywiście poza tymi drzwiami, ponieważ te drzwi symbolizują nam dodatkowy ekstra poziom za 40 Winksów. Ale zanim my zdobędziemy te 40 Winksów, to trochę czasu minie, tak więc przygotujcie się, że będzie to dosyć długawa seria. Może coś w okolicach długości Ape Escape i tak dalej. Tak więc ładnie wygląda ten nasz dom. W sumie to jest taka nasza rezydencja, trochę jak Resident Evil. Nie żebym chciał się czepiać. Takie trochę podobne.
A, musimy pokonać tutaj zamkowego bossa. To był nasz pokój, dokładnie tak, tutaj zaczynamy. Tu mamy wejście do góry, czyli tu będzie nasz pierwszy świat. Więc pójdźmy może tutaj. O, tutaj mamy coś, coś niezbadanego. W ogóle, zobaczmy jakie mamy kontrolki. Kwadratem możemy atakować, kółkiem możemy robić coś takiego. Trójkątem możemy robić widok taki pierwszoosobowy. Czekajcie, pokażę wam. O, coś takiego możemy robić. Czyli w sumie tak kamerą trochę manipulować. Kwadratem już pokazywałem, L1 to możemy obracać, L2 nic nie robimy, selectem też nic nie robimy, startem możemy wcisnąć pauzę i tyle. To są nasze kontrolki, jeżeli chodzi o grę. Dobra, to teraz idźmy do przodu, zobaczmy co tutaj będzie. O! Siema Waki Waki, to jest... Okej, Waki Waki będzie nam dawał tutorial. Okej. Okej. Zetki to są nasze życia. Okej, będziemy mogli odblokować specjalny poziom. No dobra, czyli w sumie nasz tutaj Waki Waki wytłumaczył nam mniej więcej na czym będzie gra polegała. Czyli jak widzicie, koła zębate to będą odblokowywały nam właśnie Wingsy w różnych pokojach, tak więc musimy zbierać te koła zębate. Zetki to będą oczywiście nasze życia, które będziemy mogli podtrzymać sobie nasz stan zdrowia lub energię. Księżyce to po prostu będą rzeczy dodatkowe, które będziemy mogli zebrać. No i tak w zasadzie to wszystko to dodatkowe będzie. Poza tymi oczywiście zębami 12, bo kiedy zbierzemy 12 zębów, to będziemy mogli odblokować następny świat i jakieś dodatkowe poziomy, tak więc warto o tym wiedzieć. A teraz idziemy sobie do góry jak gdyby nigdy nic i zaczynamy nasz pierwszy świat, moi drodzy. Tak jest, pierwszy świat będzie na strychu. Kto z was jest zaskoczony? Ręka do góry, bo ja nie jestem zaskoczony. Dobra, Haunted Hijinks, nasz pierwszy świat. Lecimy z koksem. W ogóle te loading screeny mnie też rozwalają, to taka hipnoza, hipnoza. Okej, czyli te budziki będą nam tutaj dawały tego. W sumie to nie wiem, co będą nam dawały, bo zabrałem jednego budzika. Nie pamiętam, co one robiły w sumie. To siedzenie to będzie nasz punkt save'u. Jezus Maria, ta jego morda, ja pierdzielę. Wyobraźcie sobie, gracie, jak jesteście mali, nie? Powiedzmy, cofamy się teraz w czasie. Jesteście mali i gracie w tę gierkę. I widzicie tą mordę. Jaka jest wasza reakcja? Ja bym spierdalał jak najdalej. Dobra, na razie tutaj mamy pierwszy blok oczywiście z... 15, to jest w ogóle fajna sprawa, bo pamiętam jak w grach na PSX-a właśnie kiedy się sejwowało, były takie fajne bloki z różnymi takimi kwadracikami i można było zapisywać, tak więc to jest jak najbardziej moim zdaniem na plus, że coś takiego mamy tutaj. A teraz jesteśmy kurde w naszej, można by powiedzieć trochę deszczowej krainie.
Haunted Hijinks, innymi słowy. Jak widzimy, tutaj deszczyk sobie pada. Ogólnie klimat jest taki całkiem w porze. Nie wiem, czy tutaj w ogóle leci jakaś muzyka, bo trochę mam ściszone, więc na razie to może ja po prostu sobie trochę poeksploruję, a wy sobie posłuchajcie tych efektów dźwiękowych. Tic-Tac Manor, czyli nasz pierwszy poziom tutaj będzie. Tutaj będzie bossik, z tego co widzę. Rozpoznaję jakby tą statuetkę, bo tutaj nic nie ma, a powinno coś być. Tak więc tu na 100% będzie jakiś bossik. Wierzę w to. Mamy wiedźmę, wiedźmą się później zajmiemy. Drugi poziom, Witchway Woods, czyli tam chyba droga leśna wiedźmy, coś takiego. Creepy Crawl Cemetery, czyli cmentarz, innymi słowy. Czyli mamy tak, trzy poziomy. Będziemy mieli tutaj 2, 3 oraz 2, to daje nam tak, 2 plus 2 to jest 4, plus 3 to jest 7. Czyli będziemy mieli tutaj 7 Winxów do uratowania. I każdy z tych światów będzie miał trochę tych Winxów do uratowania. Nie wiem ile dokładnie, ale wiem, że pewnie będą tam jakieś takie totale, no nie? Ogólnie to ta gra, z tego co czytałem, ma 6 światów, tak więc no myślę, że z tego będzie całkiem fajna seria. Całkiem można by nawet powiedzieć, że długa seria. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużania zabierajmy się za pierwszy już poziom, który do nas tutaj czeka, czyli Tic-Tac Manor. Ruszamy z koksem. Oczywiście mamy tutaj loading screen, jak żeby inaczej. Okej, okay, czyli mamy do uratowania 2 Winxy. Okej, okay, zobaczmy jak między innymi ten poziom tu wygląda. Na dole mamy drzwi, które się chcą nam otworzyć. Tutaj potrzebujemy 10 kół zębatych, a na razie ich nie mamy. O, Dream Key Collected. Okej, okay, mamy niebieski Dream Key, bardzo fajnie, czyli klucz, senny klucz albo klucz do snu. Albo klucz snu w sumie, jakby to można powiedzieć. Dobra, więc na razie tutaj nic nie mamy. Ta gra ogólnie jeszcze na peceta wyszła dla osób ciekawskich. I z tego co wiem, jest jeszcze port chyba lub prototyp wersji na Nintendo 64. Bo on późno został odkryty, ale ponoć jest. Tak więc no, ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. A teraz idziemy tutaj. Ta muzyka w ogóle, jaka nam tutaj towarzyszy, ja pierdzielę, no normalnie. Zagrajcie sobie pierwszy raz tę gierkę. Mówię, cofamy się teraz wszyscy w czasie, macie powiedzmy po 5, 6, 7 lat. Gracie w tę grę i słyszycie tą muzykę. Jaka jest wasza reakcja? Wsłuchajcie się teraz w soundtrack, a ja będę powoli leciał sobie do przodu. Soundtrack jest po prostu piękny, jeżeli chodzi o tę grę. Bardzo mi się on podoba, ale jest też on i bardzo creepy, to trzeba sobie powiedzieć. Ale graficznie ten poziom, kurczę pieczone, ta gra to w ogóle pięknie wygląda normalnie z tymi pluginami, normalnie. Cieszę się, że robię tę wersję, a nie wersję na PlayStation 3, bo planowałem robić wersję PlayStation 3 z klasyków na PS1, ale wyszło inaczej, więc robimy sobie teraz taką wersję, czyli wersję z DuckStation, z podbitą rozdziałką. Myślę, że wam nie będzie to przeszkadzać. Czasami niestety jest trudno podskoczyć, dlatego że nasi tytułowi bohaterzy, czyli rodzeństwo, ma dosłownie taki problem z podskokami. Jak widzicie,
kiedy się rozpędzimy, to skoki są troszeczkę łatwiejsze do ogarnięcia. W momencie, kiedy sobie tak ostajemy w miejscu i chcemy sobie skoczyć, to zobaczcie, jak oni skaczą. Oni takie mają trochę, no, dziwne te skoki, w mojej opinii przynajmniej. O, sekwencja, z którą się męczyłem za dzieciaka. Między innymi trafienie, kurde, w to. O Jezus Maria, teraz zobaczycie, co to jest prawdziwe piekło, już w pierwszym poziomie. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. To mamy dalszą część poziomu, ale my musimy polecieć dalej. Dokładnie tak, ponieważ tutaj jest Dream Key. Dobra, zrobiłem to za pierwszym razem. Ale wyobraźcie sobie, że za dzieciaka tutaj tyle tych zetek natraciłem, że to jest naprawdę głowa mała. No nie? To po prostu masakra była, powiem wam szczerze.